kochani, na kanale Planu Duszy w czytaniach, które przygotowałam na temat tego, jaka jest sytuacja, może jaki mam problem, w jaki sposób go mogę rozwiązać, jaki wpływ ma przeszłość, co się może wydarzyć w przyszłości, jakie na przykład pozytywne wpływy są tutaj na całą sytuację, które mogą pomóc w tym momencie. Może to dotyczyć też negatywnych wpływów, jakie są. No i obecną sytuację. Będzie to 7 kart. Rozkład taki, w którym znajdziemy być może odpowiedź na indywidualne pytania. Natomiast trudno jest zrobić czytanie dla tak wielu ludzi i odpowiedzieć właściwie bardzo dokładnie na jakąś indywidualną sytuację. Być może z niektórymi osobami to będzie bardzo rezonować. Dla innych może częściowo. Zresztą zobaczycie. Jest to taka moja improwizacja. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Można zadać właściwie sobie w duchu pytanie i być może uzyskacie odpowiedź na to pytanie albo podpowiedź, w jaki sposób tutaj to się wszystko rozwinie dla każdego. Chciałabym jeszcze przypomnieć, że organizuję kurs odczytu planu duszy online, który planuję na 20-21, to jest sobota i niedziela i potem kolejny weekend, 27, będzie zakończenie, będzie trzeci dzień. Będzie to kurs, tak jak powiedziałam, online. Zapraszam wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć w kursach stacjonarnych. Oczywiście w obecnej chwili jest to bardzo utrudnione, ale tak czy inaczej czasem mieszkamy daleko i po prostu wiąże się to z różnymi innymi jeszcze dodatkowymi kosztami, więc być może ktoś ma ochotę wziąć udział w kursie odczytu planu duszy online. Na ekranie umieszczam informacje o tym, o datach i o tym, w jaki sposób się skontaktować ze mną. Podaję adres mailowy. Zresztą zapraszam Was też do czytań tarota, indywidualnych sesji planu duszy. Mój adres mailowy znajduje się na ekranie info@planduszy.pl. A teraz już zapraszam Was na czytania. Zrobię te czytania dla każdego znaku zodiaku i poproszę Was o jakąś informację zwrotną, czy to rezonuje z Wami, czy też nie. Witam wszystkie panny w czytaniu na temat sytuacji, która jest w Waszym życiu, na temat jakiegoś problemu być może. Zwrócenie uwagi, co nas otacza, gdzie jestem, czy mam podjąć jakąś decyzję, czy tutaj jest jakaś inna sytuacja, na którą może trzeba zwrócić uwagę. To czytanie może być na przykład aktualne i nawet i za pół roku. Możecie zwrócić uwagę, bo to będzie dla niektórych może odpowiedź na ich pytanie, które ich nurtuje. Zobaczmy, co jest na rzeczy. Osiem buław. Jakieś informacje, jakieś wiadomości, które się pojawiają. I teraz nie wiadomo, co z nimi zrobić. Mogą to być informacje dotyczące właściwie każdej sfery Waszego życia. Czy to rodzinne związki, czy to praca, kariera, zarobki, finanse, czy to wszelakie inne sytuacje związane z naszymi przeżyciami wewnętrznymi. To może być nagle zdanie sobie sprawy, że coś szybko się wokół nas zmienia. I to jest potrzeba zwrócenia uwagi na tą zmianę też. Zobaczmy. Tutaj mamy wpływ pozytywny. Wpływ negatywny. Tutaj jest przeszłość, jaki ma wpływ na całą sytuację. Tutaj jest teraźniejszość. Dopiero teraz będzie przyszłość i wynik. Ok, patrzymy. Mm.
pozytywny wpływ, idzie nowe. I dlatego być może tutaj ta informacja, ta ósemka buław, to jest tutaj informacja o tym, że zbliża się coś nowego. Nagle otrzymujecie informacje, dużo tych informacji. No i one są bardzo szybkie, to są takie ogniste strzały, powiedziałabym. To może być dużo kreatywności, to może być też dużo pomysłów, które do Was przychodzą na coś, co by może chcielibyście rozpocząć. I teraz co? Skoczyć w tą przepaść czy nie? Myślę, że tutaj bardzo pozytywne, bo to mają wpływy być pozytywne w tym miejscu. Myślę, że to jest dobry pomysł, zacząć coś od początku. Myślę, że to jest pomysł dobry, zacząć od zera. W zależności od tego oczywiście, co to jest za sytuacja, z którą się borykacie i jak to widzicie, ale zaczęcie od zera, być może czy w związku, w którym jesteście, czy zaczęcie no w ogóle nowego związku, czy w ogóle przeprowadzkę, czy wyjazd, czy cokolwiek, co ma się zdarzyć, nowa praca, nowy związek, nowa siedziba, wszystko to, co jest nowe, najnowsze, stoi otworem przed Wami, wystarczy zrobić pierwszy krok. I tu często chodzi o zrobienie pierwszego kroku. Czy jestem na to gotowy, czy gotowa? Czy chcę w ogóle to zrobić? Zobaczmy, co tutaj jest problemem. Problemem to jest zmiana. Możecie się czuć bardzo zestresowani faktem, że w życiu Waszym zaistniała jakaś sytuacja nieprzewidywalna wcześniej. To jest właśnie taka sytuacja jak dla całego świata koronawirus, tak? To jest taka wieża, to jest palec Boży, nagle spada na mnie coś, w ogóle nie wiem skąd, dlaczego i jak i moje życie właściwie w jakiś sposób jest może nie zatrzymane, tylko wali się w gruzy tak naprawdę, bo to wszystko, co może zaplanowane było, to wszystko, co jakieś myśli, pomysły, rzeczy, właściwie nie wiadomo, w którą stronę, jak i co, bo właśnie. Wszystko jest teraz inaczej. I to dostosowanie się do sytuacji, zmiana planów, zrobienie kroku w inną przepaść, czyli wejście na inną ścieżkę, bo głupiec może właściwie sobie albo zrobić ten krok, albo nie. Może postać, pomyśleć też. Chociaż ta karta często też kojarzy się z takim właściwie niezwracaniem uwagi na różne rzeczy. Tutaj trzeba zwrócić uwagę rzeczywiście na instynkt, który jest pod postacią tego pieska. Trzyma tutaj sznurek, żeby ten głupiec nie rzucił się w ogóle w tą przepaść tak od razu bezmyślnie i na ślepo. Więc jest dużo informacji. Można zacząć od początku, tylko zwracać uwagę na instynkt samozachowawczy i zobaczyć, czy rzeczywiście zrobienie tego kroku w tą akurat stronę przyniesie mi korzyści. I tutaj dostosowanie się do zmiany, bo ta pozycja mówi o tym, co można zrobić, żeby zminimalizować wpływ, tak? Albo żeby być świadomym zagrożeń. Więc zagrożeniem jest tutaj właściwie każda sytuacja, w której nadchodzą bardzo nagłe i niespodziewane zmiany, które powodują, że nasz świat wywraca się do góry nogami. Tak jak tutaj runie ten cały dom, ta cała wieża. To może być zmiana myślenia, to może być nagłe zobaczenie całej sytuacji, w której jesteśmy zupełnie z innego miejsca. To może być potrzeba właściwie zaczęcia wszystkiego od nowa, czy to pracy, czy to kariery, czy w ogóle przekwalifikowania się nawet. Mówiąc o karierze, jesteście drugim znakiem, który akurat tutaj z przeszłości ma 8 monet, tak? Czyli tutaj może być kwestia włożenia ogromnej ilości pracy w to, co sobie wypracowaliście, zbudowaliście i to ma duży wpływ na to, jak się czujecie teraz, że tutaj jest mnóstwo informacji. To mogą być jakieś informacje od pracodawców, może mogą być informacje od rodziny, od ludzi wokół Was. Na różne tematy możecie czuć się rzeczywiście tacy zakręceni. I te informacje mogą wprowadzać dużą ilość stresu. I to powoduje, że właściwie chcemy wyruszyć od nowa, że możemy tu wyruszyć od nowa w tej całej sytuacji. Oczywiście ta decyzja zależy tylko od Was. Oczywiście po skonsultowaniu się ze swoim wnętrzem. Ta wieża tutaj mówi o tym, że
trzeba mieć nadzieję, że jeśli dzieje się taka wieża, to może dzieje się ona nie tylko dlatego, żeby wpłynąć na nasze życie negatywnie, tylko po to, żeby oczyścić być może coś. I trzeba być świadomym i być przygotowanym być może na to, że to jest właśnie tak, że w życiu różne są przypadki losowe i posiadanie takiej odporności powoduje, że jesteśmy w stanie zachować później jakąś przytomność umysłu. Zobaczmy, co tutaj w teraźniejszości jest. Rycerz kielichów. No, jest to jakaś oferta, oferta miłości, jakaś chęć podjęcia akcji, być może ofiarowania komuś swojego serca, być może ktoś Wam ofiaruje i teraz może to są informacje, takie strzały amora, które wysyłane są. To może być dużo listów, maili, to może być dużo informacji, nie tylko dla związków, bo to mogą być też informacje dotyczące pracy, taka gorąca linia, tak? Może być informacja w tą i z powrotem na temat tego, czy jest oferta, czy jej nie ma, czy to przyjąć, nie przyjmować, co tutaj się zadziewa, jak ja mogę z tego wszystkiego wybrnąć, tak? Czy przyjąć taką ofertę, czy nie przyjmować. Zobaczmy, co przyszłość przynosi. Przyszłość przynosi duże spełnienie. Spełnienie, takie poczucie, że mam marzenia, chcę je realizować i są możliwości zrealizowania tych marzeń. Jest to dziewiątka kielichów i to jest jeszcze nie jest to finał. Dla niektórych dziewiątka kielichów to jest właściwie takie spełnienie. Bo dziesiątka to jest na przykład zakończenie czegoś. Więc w tej dziewiątce można zobaczyć albo spełnienie, albo poczucie, że mogę tutaj osiągnąć i się spełnić. Tutaj właściwie potencjał jest ogromny. Karta też nazywana jest przez niektórych karta spełnionych marzeń. Więc jak najbardziej jest tu potencjał na to, żeby wszystko potoczyło się jak najbardziej pomyślnie, żeby ta droga i ten krok w tą przepaść tego głupca pokierowały go na właściwą ścieżkę, żeby te informacje tutaj, bo one mogą wprowadzać dużo stresu, tak jak mówiłam, i dużo zamieszania w osobie, która właściwie doświadcza tego. Więc tutaj w teraźniejszości to jest takie podejście do całej sprawy z taką umiarkowaną prędkością, czyli nie podejmowanie pochopnych decyzji, bo rycerz kielichów jest wolniejszą energią niż na przykład rycerz mieczy. Tutaj jest takie przemyślane wejście w jakąś relację, czy to z osobą jakąś, czy to wejście jakby we współpracę z kimś innym, bo to może dotyczyć też współpracy. I zastanowienie się, czy przyjąć tą ofertę, czy ta oferta spełni moje tutaj marzenia i oczekiwania. Zobaczmy, jaki jest wynik. No proszę. Wynikiem jest dziesiątka monet, czyli wypracowanie właściwie tej pełni szczęścia. To jest też wsparcie rodziny, to jest takie osadzenie. Dziesiątka, tak jak mówiłam, może też kończyć pewien etap, ale to jest bardzo szczęśliwe zakończenie. To jest też wyjście z całej sytuacji, takiego zestresowania, nadmiaru informacji, takiego w ogóle kombinowania, w którą stronę, jaki pomysł wybrać i czy skoczyć w tą przepaść, czy nie skakać. To może właściwie ten krok może Was doprowadzić tutaj do jakiegoś finansowego zadośćuczynienia. Lub to może prowadzić Was do spełnienia w rodzinie. Posiadania zaplecza też. Więc wygląda, że pomimo wszystko, pomimo takiego właśnie zdenerwowania sytuacją, która istnieje wokoło, pomimo tego, że los przynosi nam różne niespodzianki, to Wy tu jak najbardziej, patrząc na ten rozkład, macie szansę na wprowadzenie w swoim życiu tego osadzenia na ziemi. Spełnienia, wprowadzenia tutaj w życie swoich marzeń, swoich pragnień. Zwracać tylko trzeba by było uwagę na to, czy czasami za dużo nie pijemy alkoholu na przykład. Wody oczywiście można pić dużo i zalecane jest picie wody,
Bardzo często zapominamy o tym piciu wody. Może są niektórzy bardzo zdyscyplinowani i właściwie piją tą wodę tak jak zalecają lekarze, czy w ogóle, chociaż różne są zdania na ten temat. Na pewno nikomu nie zaszkodzi woda, natomiast alkohol w nadmiarze szkodzi. I tu chcę powiedzieć, że trzeba zwracać uwagę na to, żeby decyzję podejmować po trzeźwemu. Tak? Jeżeli chcecie skoczyć w tą przepaść, chcecie tutaj zacząć coś od nowa, to warto tutaj oprzeć się na swoich poprzednich doświadczeniach, na pracy, którą włożyliście w swój rozwój, na to, co już do tej pory osiągnęliście. I to doprowadzi Was do tego spełnienia, do tego sukcesu, do tego, że to życie powróci do stabilizacji, a nie takiego rozedrgania i zdenerwowania, tak? Że tutaj będziecie mieli szansę na rozpoczęcie tej podróży, która właściwie jest teraz taką wielką niewiadomą. I stąd takie zdenerwowanie, bo jeśli my zaczynamy coś nowego i to nie jest nam znane, to już od razu sam fakt potrafi zdenerwować nas bardzo. I to powoduje, że mamy mnóstwo informacji, że nasza percepcja jest taka, bo jeśli włączamy dużo dzienników telewizyjnych czy innych informacji, wiadomości, to jest nadmiar. Tudzież jeśli my dostajemy też dużo maili, czy informacji od pracodawcy, czy informacji od naszego partnera, to powoduje, że jesteśmy w chaosie myślowym, tak? Więc tutaj warto połączyć się z intuicją, warto tutaj popracować z energią rycerza kielichów. Jest to energia może nie do końca jakaś bardzo doświadczona, ale jest to energia miłości, jest to energia, która przynosi jakąś ofertę, jakieś dary. Albo sami je dajemy, albo otrzymujemy. Więc myślę, że życzę Wam, aby cała sytuacja zdenerwowania i chaosu zaprowadziła Was do tego zrobienia, do zrobienia tego pierwszego kroku i wyruszenia w jakąś nową podróż, spełnienia marzeń i takiego spełnienia też finansowego w całym Waszym życiu. Pozdrawiam Was bardzo.